Halo, halo, cześć, witajcie, z tej strony oczywiście Brączuś, witam w kolejnym odcinku z Od Zera do Farmera i dzisiaj zaczynamy z dziczy w takim buszu. Jest ze mną oczywiście Boluś. Siemaneczko, siemaneczko, witam. Jest ze mną oczywiście Adaś. Siemaneczko, witam, Bordo, siemaneczko. Jak stoisz tak na tym pomoście, w tym kaszkiecie, w tej koszuli, brakuje ci tylko siedzonka, wiaderka i takiego, i takiej wędki starej, i chłopie, idealnie, normalnie by było idolo. Czemu? Jak tu stoję, to cały czas się leje woda. No bo Bolek podlewa. A, Bolek... Bolek nam daje czary. Czemu ty... Ty nie możesz iść? Co? O co tu chodzi? Nie. No bo on woli zrobiłem, podlewać. Zrobiłem konewkę na 10 tysięcy litrów i niestety on dopiero przy 300 litrach. O Boże, a ja się witam i się cały czas zastanawiam, dlaczego się cały czas coś leje tutaj. To już wiadomo dlaczego. Chłopie, to ta konewka jest tak pojemna, że nie mam pytań. No jest na pana. Dobra, lecimy z robotą. Lipiec, od zera, jak to od zera, roboty jest naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo. Gdzieś Adaś tam pojechał. I w ogóle wiecie, co jest najśmieszniejsze? Najśmieszniejsze w tym od zera jest to, że był poprzedni odcinek oczywiście o Bolusie, na który bardzo serdecznie was zapraszam, gdzie kosiliśmy łąkę, gdzie ją zgrabialiśmy i zbieraliśmy, przewinęliśmy na lipiec i mam znowu, małe déjà vu trochę. I znowu trzeba tę łąkę kosić i znowu trzeba ją zbierać. O, belkę znalazłem. No, co znalazłeś? Belkę znalazłem. Gdzie? A, to mordeczko, zostaw to. Ona jeszcze jest świeża, to jeszcze ją załadujemy dzisiaj, jak będziemy zbierać, bo no prawdopodobnie... Co się śmiejesz? Jak to jest z kontekstu, to nieważne, jedź dalej. Mów, nie, no beleczki nie będziemy ładować na tym. Na pewno widzowie rozumieją, o co mi chodzi. Tak, na pewno. Jest nowy nabytek, który widzieliście już i na odcinku Bolka, i na odcinku Adasia. U Adasia był oczywiście kupiony, no i w moim odcinku ten nowy nabytek też jest i też będzie dzisiaj używany. Co prawda może nie aż tak dużo, aczkolwiek myślę, że poprasujemy sobie trochę słomę chyba nim, bo oczywiście będzie też prasowanie słomy dzisiaj, myślę. Mamy jęczmień do skoszenia, w sumie są dwa pola, więc ja może nie będę tyle gadał, co się wezmę w końcu za jakąś robotę. Wsiądziemy sobie oczywiście do naszego kombajniku. No to dobra, to jednak nie do kombajniku, to zetora jednak wsiądziemy. Teraz siedliśmy do kombajniku. No i bierzemy się za koszenie. Mamy dwa pola jęczmienia do skoszenia. Fajnie, bo jedno i drugie pole jakby jeszcze na odcinkach nie było koszone. Także fajnie, że akurat to wypadło dzisiaj do mnie, bo mogę pokazać wam coś nowego na tym naszym Ładzera do Farmera. Jak widzicie... Masz naprawiony kombajn? Co? Otóż nie. Masz naprawiony kombajn? A po co? No żeby był na furze, żeby największy plon. No ale mordo, ile tam może tyci zeszło z góry tylko. A będą pisać komentarze i tak. Z żniwkami to by był super. Nie, no tam nie będziemy się aż tak rozdrabniać, tutaj Bro, praktycznie po nic... Po prostu chcę, żeby było więcej komentarzy. Nic nie jest rozwalone. Tak, ja tu na statystyki lecę i żeby... piszcie obojętnie co dzisiaj w komentarzu, żeby jak najwięcej komentarzy było. Nie próbujesz przodem wyjechać? Nie próbuję przodem, bo wiem, że ty, ale poczekaj, jak ja bym od razu przodem wjechał i od razu przodem bym mógł się pakować w pole. W sumie tak teraz myślę. Ty, to może się uda, bo w zeszłym sezonie pamiętam, że próbowałem przodem wyjeżdżać, to kurde, tak nie do końca mi to wychodziło, ale możemy w tym sezonie spróbować. No powiem wam, ciasno. O to chodziło, ale dobrze i tak wyszło. Nie, a o co ci chodziło? No, żebyś tu przy bramą nie wyjeżdżał. Nie, ja jadę mordo na ten. Ja jadę mordo na to pole tutaj z tyłu gospy najpierw, wiesz? A, dobra. Ty, uda się chyba to zrobić. Najgorzej jest przejechać tutaj między stodołą a tą dmuchawą, bo jest naprawdę mega ciasno. No powiem wam tak, mamy naprawdę coraz więcej maszyn, jak sami widzicie, no teraz pojawił się też dosyć duży ciągnik na naszym gospodarstwie, więc tego miejsca będzie nam już teraz powoli brakowało, aczkolwiek my się tym nie przejmujemy, bo wiemy, że już za niedługo będziemy na pewno chcieli się przenosić w nowe miejsce. Na moim ostatnim odcinku pojawiło się kolejne pole tam w tamtym rejonie, także mega fajnie. Ej, w ogóle weźcie się garnijcie, chłopaki, zobaczcie, jak ta pszenica tam wygląda. Czy ona rośnie, czy ona nie rośnie? Bo też jestem mega ciekawy. Tak ktoś pobiegł. Ja podejrzewam, że ona jest chyba już teraz też do koszenia raczej, czy skoro no, mamy lipiec. Jest do koszenia tutaj, obok, więc jestem w szoku. Idź tam, nie biegnijmy, nie idźmy. Co się stało? Coś się odjebało? Nie, zostajmy tutaj. Co się stało, mordeczko? Nie, się stało? A, no dobrze, to wszystko w porządku, jest tak? No to, tak, to najważniejsze, to najważniejsze. Tak, będzie także, można kosić ją w kolejnym odcinku. Także tak jak mówiłem, no mamy, tak mamy mordy, dwa pola do wykoszenia tego jęczmienia. No tutaj oczywiście, jak widzicie, teraz stoi samochód i stoi nasza przyczepka do drzewa, ale one w tym miejscu na pewno stać gdzieś tam już na kolejnych odcinkach nie będą, bo jak to pole będzie skoszone, to na pewno będziemy chcieli je przerobić tak, żeby tutaj ten plac był wyorany, no bo po prostu ten placek jest nam tutaj jakby, no, powiedzieć, niepotrzebny, tak?
On był zostawiony tylko i wyłącznie do wiór, a teraz jak sami wiecie, jak mamy jakieś wióry czy coś, no to automatycznie od razu wywozimy sobie to na nasze pociągi, żeby wiecie, nie zawalać sobie tutaj miejsca, tylko żeby od razu było to zawiezione na pociągi, przygotowane od razu do sprzedaży. No jak sami widzicie, pieniążki się nas trzymają. Chłopaki, zobaczcie promocję, bo ja nie patrzałem, a o jestem kurde, mega ciekawy. Jest lipiec, kurde, jest przednięty czas. Nie ma nic? Siewnik. No gdzie, no ale 6 metrów to teraz nie potrzebne. Kurde, szkoda, a wiecie co, zrypałem, że nie patrzę, znaczy inaczej, no my i tak nie będziemy kupować na pewno na miesiącach, na których jakby nie gramy, aczkolwiek przewijałem maj i przewijałem czerwiec, mogłem chociaż zobaczyć, co tam ciekawego wskakiwało, nie? Bo może akurat coś ciekawego było. Ale wiesz co, może nawet lepiej, bo jakbyś zobaczył coś ciekawego, to potem byśmy ubolewali, płakali, że Jezus Maria, coś takiego nas minęło i tak jeszcze, dalej. Jeszcze może bym się wkurzał właśnie, że nie mogliśmy tego kupić, nie? No i tak, zrobiliśmy naprawdę mega zakupy. Ostatnio w odcinku Bolusia, na moim odcinku też widzieliście, jak żeśmy z tego nowego nabytku pokorzystali. Więc w sumie dotychczas, do tej pory, co my mamy zakupione? Mamy kupione tylko mana i mamy kupione gruber z promocji, tak? I nic więcej w sumie. Więc i tak żeśmy jeszcze, można powiedzieć, że nie poszali z tymi promocjami. No gdzieś tam, wiecie, jak ja zawsze czytałem komentarze czy coś, to wam po prostu na tych innych wszystkich seriach brakowało tego, że jakby z tych promocji nie mogliśmy korzystać, a jednak od zera do farmera no jest po to, żeby z tych promocji właśnie pokorzystać, żeby jakby no trochę tych pieniędzy dzięki temu zaoszczędzić. No jak widzicie, na razie na ten moment kasa się nas mega trzyma, ale też wiecie, nie szastamy kasą na prawo i lewo, bo wiemy, że dosyć sporą sumę musimy oczywiście zostawić sobie właśnie na wybudowanie naszego nowego gospodarstwa, nie? Także, no tutaj jeśli chodzi o to, to na, nie wiem, szczerze nie chcę tutaj też spekulować, ile tych pieniędzy na to pójdzie, ale podejrzewam, że troszeczkę kasy będziemy musieli na pewno na to przeznaczyć. Dobra, ja mam tonę na ten moment. Jęczmi oczywiście będziemy sobie sypać do naszego silosu. Tylko teraz tak, musimy się tutaj jakoś wykręcić, bo najpierw zależy mi na tym, żeby to pole objechać sobie dookoła. Ty pamiętacie, ile my tym kombajnem na godzinę w ogóle kosiliśmy? 9. No, 8-9? Dobra, 9-9, bo na trzecim biegu chyba jest, albo na dwójce. Na dwójce, na dwójce, na dwójce. Bo jechałem kurde tą jedynką i tak 4 na godzinę jadę. I sobie się kurwa trochę wolno. Mówię, coś mi nie pasowało, bo przecież te żniwa u nas zawsze szły tak szybko. A teraz zacapowałem dwójkę i od razu 9 na godzinę. Wiecie, nie ma co jakby zwlekać, bo no jest trochę tego do koszenia. Dzisiaj chcę się zająć tylko jęczmieniem. Zapytacie pewnie też, czemu nie czerwiec? Czemu w ogóle mamy lipiec? Czemu nie zostaliśmy na czerwcu? Przecież na czerwcu też jęczmień był rośnięty. A tu to nie jest prawda, bo tylko jedno pole urosło nam tego jęczmienia z tego względu, że drugi jęczmień był tak jakby siany dopiero na wiosnę, więc on urósł teraz dopiero na lipcu. I gdyby nie to, że mamy lipiec, no to nie zrobilibyśmy dzisiaj też sianokosów, a podejrzewam, że ani Adaś, ani Boluś na swoim odcinku raczej sianokosów robić no, nie będą, bo ostatnio tych sianokosów jest naprawdę bardzo dużo, więc stwierdziliśmy, że dzisiaj, żeby też chłopaki się nie nudzili, żeby mieli trochę roboty, no to po prostu podziałają sobie z tymi sianokosami pod moją nieobecność, jak ja będę sobie tutaj na spokojnie kosił ten jęczmień, no to chłopaki wtedy ogarną właśnie te sianokosy, żeby to też było dzisiaj na odcineczku zrobione. Myślę, że na spokojnie to chyba zdążycie, co? Ogarnąć. O. Tak, żeby to było dzisiaj też zebrane. To samo w poprzednim odcinku, więc tam zajęło 20 parę minut, więc tutaj to samo zajmie. No, teraz najgorsze jest to, że nagrywamy sobie odcinki na zaś, na weekendzik, na targowy weekendzik, kiedy nas nie ma. Dlatego też nie wiemy, co tam za bardzo piszecie nam w komentarzach odnośnie tego nowego nabytku, a to jest chyba jakby najbardziej nurtujące nas pytanie. No. Co wy będziecie sądzić na temat tego fenda, którego żeśmy tutaj sobie kupili? Ale powiem wam tak, jak go pierwszy raz zobaczyłem, to nie do końca byłem przekonany w 100%, czy to będzie fajny ciągnik na nasze gospodarstwo, ale jak tak sobie chwilę w nim posiedziałem, bo w sumie co, za dużo też nim nie porobiłem w polu, bo nie miałem kiedy, ale jak sobie tak w nim posiedziałem, popatrzałem na niego, jak on w ogóle na tym gospodarstwie naszym wygląda, no to jestem w 100% zadowolony, że żeśmy go kupili, bo mieliśmy w sumie 3 ciągniki do wyboru, znaczy jakby 3 ciągniki mieliśmy wybrane, to też chyba nie gadaliście o tym, nie? Że jakby no, wybieraliśmy... Znaczy nie chcieliśmy gadać, tego, że tam jeden z nich prawdopodobnie jeszcze będzie brany. A, dobrze, przepraszam, dobrze, to wtedy dobrze mi to sprostowaliście, to ja też nie będę gadał. Ale mieliśmy 3 ciągniki wybrane sobie i wiecie, spośród tych 3 ciągników jakby
decydowaliśmy, którego kupimy. No czy z następnym ciągnikiem jak zrobimy? Czy będziemy sami decydować, czy jednak chcemy, żeby widzowie zdecydowali? Chyba weźmiemy znowu 3 ciągniki i znowu ich ludzie zadecydują no, wtedy. No i zrobimy ankietę. Myślę, że to będzie fajna taka jakby inicjatywa, żeby też tutaj widzowie decydowali za nas. Kiedy my będziemy, wiecie, jakby raz my będziemy decydować, jaki ciągnik kupujemy, a raz widzowie będą nam wybierać. Także to będzie też naprawdę mega spoko, no bo tutaj jeśli chodzi o pierwszy wasz wybór, czyli tego John Deere'a, którego aktualnie mamy na gospodarstwie, no to my jesteśmy jakby z niego w 100% zadowoleni i myślę, że wy jak najbardziej też. No na ten moment Zetro został, nie sprzedaliśmy go i raczej przez najbliższy czas raczej nie będziemy go sprzedawać, chyba że dopiero wtedy jak się przeniesiemy na tamtą nową gospę, no to wtedy Zetro pójdzie na sprzedanie. Albo po prostu zostanie tutaj w stodole, nie? I będzie sobie stał tutaj na gospodarstwie. To jeszcze jest, wiecie, się wszystko okaże. Kurde, to pole jest takie dziwne, niekształtne, że ja cholera jasna nie wiem, jak to pole w ogóle kosić, nie? Ale wydawało się, jak tak się siało tutaj to i działało na tym polu, to się wydawało, że jest dużo większe. A powiem wam, że ten kawałek wcale nie jest taki duży i będziemy mieli moment go obłócone. I tutaj może z tego pola sypnie z 3,5 tony, 4 tony, 3,5, 4, no, 5 mienia. Ty, to tam sypiesz od razu do silosu? Wiesz co, jeżeli rura mi sięgnie, to myślę, że sobie wysypię, aczkolwiek nie wiem, czy ja jakby sięgnę, nie? Rurą do silosu tutaj. Powinieneś. Trzeba będzie zobaczyć, bo myśmy chyba tak sypali już kombajnem ogólnie, tylko że jest inaczej. Poza odcinkiem żeśmy to robili, także spróbujemy zaraz to ogarnąć. Jeżeli zmieści mi się to w jeden zbiornik, to spoko, a jeżeli nie, no to wysypiemy, a resztę weźmiemy wtedy ze sobą na drugie pole, bo tam już raczej podjedziemy sobie właśnie z przyczepą. Chłopaki, czy wy chcecie zająć się na razie tylko tymi sianokosami i zostawić to prasowanie sobie na odcinki, czy jak myślicie? Bo ja ogólnie myślałem jeśli też nad słomę? No, myślałem nad słomą właśnie, czy prasujemy to dzisiaj też od razu, czy nie? Moim zdaniem chyba lepiej się skupić na sianokosach, bo jak będzie znaczy, ktoś chciał coś prasować, to obstawiam, że bardziej będzie chciał ktoś prasować sobie, nie wiem, słomę niż bardziej prasować. Dobra, znowu dobra, sianę, czyli na ten moment wtedy odpuszczamy tą słomę i zostawiamy to najwyżej na następne odcinki, a wy zajmijcie się tymi sianokosami, nie? A chciałem też sprawdzić, bo przywieźliśmy w ostatnim odcinku dosyć dużo tego siana i szczerze nawet nie sprawdziłem, ile my go na ten moment mamy w naszym silosie. Także możemy sobie teraz luknąć i zobaczyć. Może całe siano, które ty przywiozłeś, to poszło do owiec, czy nie? Część poszła jak do owiec. Nie, no, no samo od razu bezpośrednio do kory i tam nie, na nie, większość poszła do silosu. A, no bo już one nie mają znowu, nie? Bo jest 150 tysięcy. Większość mordo poszła do silosu, tam zaledwie parę kostek wrzuciłem tylko do owiec, bo się śpieszyłem, a no jednak wrzucając do owiec nie można się śpieszyć. Nie można się śpieszyć z tego względu, że troszeczkę się to tam buguje i jakby nawet jeżeli chcemy wrzucić do owiec, to i tak silos to wciąga, bo ten trigger jest dosyć duży, nie? No to trzeba będzie dzisiaj jak najwięcej spróbować dołożyć, żeby to na przewijanie było, no. Dobra. No ja w sumie, ale ty, no... Jeśli to zbierzemy, to będzie można działać. Teoretycznie teraz przez dobre 2 odcinki, tak mi się wydaje, no przewijać raczej nie będziemy, nie? Bo mamy dużo tej pszenicy do wykoszenia. Owiec, czy owiec już wyrósł? Nie, owiec będzie tak, na sierp. Tak, co? Też już wyrósł. Serio już jest? Tak, sprawdzałem, to było, no. No czym, bo owiec, jeżeli zasiejesz od razu, to owiec już jest teraz, co nie? Ej, to czyli jako tutaj pierwszy, są inne te terminy, bo zawsze było tak, że jeżeli tak, owiec, w ogóle inny, owiec wyrósł pierwszy w sierpniu, a no we wrześniu był ziemniaki masz w sierpniu też już, co nie? No więc właśnie. Też, no właśnie, czyli my jakby, wiecie, grając na tych innych wszystkich seriach, jakby tutaj teraz nagrywając od zera do farmera, też musimy się nauczyć tych terminów tutaj, nie? Tak, to masz rzepak sierpień, wrzesień, a nie tylko sierpień, też kurde, już jest szkoda, inaczej. Że znowu co jest na Lengardzie, czyli trzeba na pociągi dzisiaj tak, zrobić. Tak, no 6 tysięcy zarobimy dzisiaj lekką ręką. Siać można rzepak na wrześniu? Tak, tak. No. O kabeka. No to też się z takim czymś zrobili. Się też jeszcze w farmingu tutaj nie spotkałem. No dobra, i teraz pytanko, czy mi się uda tutaj jakoś wymanewrować? Żeby możesz ja jechać ogólnie już pracować. Moim zdaniem, bo tu nie masz co zbytnio zgrabiać. Jaki ja mogę zestaw, bo ty Ebronek będziesz pewnie fendem leciał sobie na skup, nie? Tak. Na skupa czy... To... No z soją. Kurde, no nie podjadę, nie? Nie podjedziesz, no szkoda, no to trudno. Nie dam rady podjechać pod silos. Niestety. Muszę wziąć ciągnik. Czekajcie, weźmiemy sobie tak, do jęczmienia. Gdzie tu są jakieś? A jest Zetor, dobra. Nie zmieścisz się tu mordo i wtedy nie. Jakbyś rurę otworzył dopiero nie. Tutaj, nie? Nie, próbowałem. Nie, wydaje mi się mordzia, nie? No, że jakbyś dojechał, patrz, tutaj do przyczepy lewej strony na spokojnie otwiera rurę, mówię ci. Myślisz, że? Jedź tu przy płocie, no, tylko zamknij rurę pierw. Aha, no żeby tam otworzyć, nie wiem, czy ona się nie zbuguje o silos.
No to najpierw jedź, zobaczymy, czy daleko będzie stał, czy nie. Bo teraz faktycznie wyciągać. Z otwartą jeszcze może spokojnie, jeszcze. Wiesz. Dobra. Ja pierdolę na styk! Ja. Urwie. Temu nie leci? Właśnie nie wiem. Ona ma przecież ten. Ja bym musiał być prawdopodobnie jeszcze bardziej odsunięty w tamtą stronę, wiesz? Ale mordo, szybko zwinąłeś tą żmijkę, nie? No być, ale dziwne. Bo przecież ona, pamiętasz, jak ona sypała pod siebie, typo, dobra. Dobra, no, ciul. Nie będę kombinował, szkoda, ale no, kurde, no przynajmniej to sprawdziliśmy i będziemy wiedzieli, żeby tak kombajnem nie podjeżdżać, no. Ale no pomysł miałeś dobry. Mordo, czy ty byś mógł wziąć, ty bierzesz Zetora teraz? Do czegoś? No. Dobra, to ja sobie Fendem podstawię przyczepę. Mogę ci podstawić przyczepę, to tam nie problem. Nie, ja jedź, ja sobie podstawię. Tylko teraz tak, ja bym musiał wyciągnąć tutaj naszą autosankę, bo na nią i tak będzie jęczmień sypany. Prawdopodobnie chyba cały. Bo tak myślałem, że może by wystawił dwukołówkę i podstawił tam tylko, żeby wysypać na szybkości, ale... Ciekawe, jak ten Fend w ogóle z tą autosanką będzie wyglądał. Ciekawe, boję się, że za zielono. Nie. Gdzie? No. Tak by szara była. Czemu? Trochę duży do niej jest? No na pewno, ale myślę, że będzie spoko. Ale ogólnie wcale nie jest tak źle, jak myślałem, że będzie. Dobra, ty mordo bierzesz prasę, jo? No nie mogę wziąć. Czemu? Nie wiem, nie chcę się zaczepić. Zetor już pasował? Czekaj. Nie wiem, chyba nie. Chyba John Deere'em to było. No. Nie, Zetor nie pracował. Nie prasował nigdy? Nie. Zetor ogólnie mało rzeczy robi, więc nie od tego. Nie wiem, gdzie uciekać. Czekaj. Jak bardzo chcesz, to ci mogę tego... Kurwa, Maciej, jak tu jest wąsko, nie przejadę tu. Jak to tu... Tak? Czekaj, bo tu leżą... Paleta z pszenicą tu leży, muszę ją odsunąć, bo inaczej się nie zmieszczę. Ja pierdzielę, tyle mogę powiedzieć. Jakiś ciągnik jeszcze nie ma. Chcesz Fenda? To ci Fenda oddam. Teraz to już. Nie no, już tyle to skończymy teraz się na kosy. Teraz to już grabiaj. No bo zawsze mogę mordo, mogę podstawić sobie tu przyczepę, żeby się sypało, a tam sobie podstawię ją Zetorem przecież. Nie, my już mamy, wiesz co, Adaś skończy zaraz kosić, więc już od razu sobie przepniemy. No dobra. Ja jestem silny, bo byłem przekonany, że my Zetorem pracowaliśmy. To na razie my tak, my sobie tego gasimy, wsiadamy z powrotem do kombajnu i będziemy lecieć na tamtą stronę wtedy, no. Kurde, jak się teraz, tak sobie myślę, że się złożyły żniwa nam jęczmienia z odbytaka bolek ogólnie, nie? Bo przecież teraz na swoim odcinku też robiłem żniwa jęczmienia, na odbieraczka do kozaczka. Tyle, że tam było tyle innych pobocznych akcji, że nawet nie miałem za bardzo się... nie miałem czasu, żeby się nakosić na tym odcinku. Więc nawet dobrze, że dzisiaj też kosimy sobie, bo tutaj będziemy kosić od deski do deski cały odcineczek i będziemy mieli mordy wykoszone prawdopodobnie dzisiaj oba pola. Bo jak widzicie, no mamy 18 minuty odcinka, a już jedno pole żeśmy skosili. Także przeskakujemy sobie teraz tylko na drugą stronę drogi i pakujemy się dalej w jęczmień. Chłopaki tam widzę ostro działają, nie ma lipy. A ja co wy mówiliście, że trzeba dzisiaj sprzedać? Soję. A soję? Powinno być na czerwcu, ale... No, ale ta cena i tak nie jest zła, więc 3800. Soję trzeba sprzedać, a soję mam bardzo mało, nie? Tylko to tona 800. Czyli to można w sumie tą drewnianą pojechać, ta, dwukołówką ta. Naszą. Żeby nie, jechać całym zestawem. A gdzie trzeba z tym jechać? Nie gadaj, czy na pociągi? No ale na pociągi, tak. Gdzie indziej nie ma sensu. Nie wiem w ogóle, po co oni robią inne skupy, jak to jest taka różnica, nie? No. Przecież wiadomo jest to, że i tak każdy pojedzie na te pociągi, nie? Jaka cena jest najwyższa? Ale oni tak lubią. Ale teraz to ładnie wygląda. No wiedziałem, że jakby podzielone to pole odda, nie? Z łąką. A już tutaj mamy plan. Już sobie z chłopakami gadaliśmy, jak to rozplanować na kolejne sezony. Teraz będzie zasiana tutaj soja. Na tym polu po jęczmieniu, a na przyszły sezon już normalnie walimy wtedy całe pole robimy jedną uprawą i prawdopodobnie to będzie jakieś zboże. Pięknie to wygląda. Piękny John Deere teraz, no. Fajnie w ogóle wygląda to przecięcie tego ściernicka razem z trawą, nie? Bez tej miedzy. Te dwie uprawy się dobrze zgrały ze tak, sobą. No, bardzo dobrze. To małą łąkę też kosić? No, ja myślę, że skosimy, no bo co z nią zrobimy? Trzeba by było ją skosić, nie? Wiadomo, że tam jakoś super dużo nie zbierzemy, ale nawet jakbym miał to kutę widłami pozbierać i wrzucić bezpośrednio do tego, do naszych owiec, żeby miały żarcie, nie? Albo do kompostu. Albo do kompostu, o! Może nawet lepiej, co? Bolek będzie do kompostu, no, żeby to wrzucić. No ja ostatnio zbierałem widłami do... Nie głupie. Do kompostu. Dobra, ej, tutaj będzie, widzę, że tutaj będzie dużo więcej. Masz dłuższy kawałek, nie? No, nie wiem jak ziemniak.
Ja pojechałem w jedną stronę. W jedną stronę i skrajniaki oba i mam prawie 2 tony, także no tu będzie duża różnica. Tutaj no, jeden tu zbiornik. 121%, więc to jest zajebista gleba. Jeden zbiornik i na pewno to nie wystarczy. A co myślisz, że ziemia jest dużo lepsza niż tam? No na pewno, bo ej właśnie, trzeba tu zrobić. Mamy 121, chłopaki. A tam gdzieś za domem to jest słabe. O jest 80. A, no to się nie ma co dziwić. No to kurde, to tam jest tragedia. Trzeba, chłopaki, zrobić próbkę gleby na tamtym naszym nowym polu, które ja kupiłem na swoim ostatnim odcinku. A zrobiłeś? I co tam wyszło? Jakie tam są ziemie? Zaraz ci powiem. Raczej to samo co tam. 89 i upylasty. No dobrze, że tam gospo będzie stało. No, bo tam jest 89-95, to są słabe dość gleby. Znaczy słabe, no bez szału. No najsłabsze to jest ta 80, więc to już jest masakra. O, 80% to jest wielki ciulu ogólnie. Tutaj nie? Tak szczerze tylko to zalesić i nic więcej. Które? To z tyłu za domem? No bo zaraz znaczy, tak patrząc, naprawdę to jest taka słaba gleba, że... Zobaczymy, bo tutaj no, planów może być na tą gospę bardzo dużo, bo to wszystko zależy od tego, czy zostawimy to gospodarstwo, czy co będziemy chcieli z nim w przyszłości zrobić, nie? Ale widzowie nam tutaj bardzo, bardzo mocno piszą, żeby zostawić tą dziadkowiznę tutaj i nie wywalać tej gospy, żeby sobie po prostu na pamiątkę to zostawić. Co tu jadzie do mnie? Centymencik. Dżundil jedzie. Dobra, ja będę miał zaraz zbiornik. No kurde, nie spodziewałem się, że aż tak dużo tego jęczmienia będzie. A w sumie wiecie, ja też nie jestem aż tak bardzo przyzwyczajony do grania na tym precyzyjnym i do tego plonowania jakby. Że jednak te plony mogą się różnić na danych polach. Dobra, rozłożymy sobie rurę. Cyk. Bolus, jak widzicie, bierze się już za prasowanie naszej łąki, naszego siana. A ty, Adaś? Co planujesz? Ja skończyłem kosić i będę działał dalej. Możesz, mordo, wziąć się za zbieranie. Weź sobie widły i pozbieraj tą łąkę małą z przodu. Bo co, to i tak bez sensu, tam żebyś jest stał. 3 minuty zbierania no, nawet dokładnie, nie, bo to tak się... Dokładnie. Nie myślałem, czy by nie przygotować tą soję na wywóz. Czy ty chcesz to zrobić? Wtedy? Nie, możesz to zrobić, jak najbardziej. Bo ja no, raczej bo i tak można z tym by jechać to sprzedać, bo my zapomnimy, znając naszą pamięć do takich rzeczy. Więc ja sobie wezmę wolwiacza i można by to było jechać sprzedać. Dobra, ja od razu jak już tu jestem, to wezmę sobie, wysypię ten jęczmień. Żeby nie tracić czasu, bo już mam ponad pół przyczepy. Cyk. Bierzesz tą małą drewnianą, mordo, co? Tak. No i dobrze. Bo tam ogólnie teraz może mi pełna, znaczy pusta przyczepa mi może nie wystarczyć na to pole tutaj. Skoro ja w tym momencie już mam prawie pełen zbiornik, to może być za mało. Ja no oddaję, w ogóle w środku ten fędziel mi się mega podoba. No myślę, że klimatem też się fajnie wpasował w nasze gospo. Może nie jest, wiecie, na tyle amerykański, co nasz Jundir na przykład ten mały. No ale ten Zedor na przykład, którego mamy małego, nie jest w ogóle amerykański. Nie chcemy tutaj iść w typowo w styl amerykański na tej serii naszej od zera. Bo jednak gospa wydaje mi się, że będzie postawiona z budynków takich bardiej polskich niż amerykańskich, nie? Jednak skoro jest to polska mapa, no to trzeba to po części teraz wykorzystać. Ta gospa co będzie po tej, tak. To bardziej będzie, bo a później, polska, no, może kolejne będą już bardziej później nowoczesne. To już zobaczymy, no. Bardziej europejski. Ale chcemy zachować jakby ten nasz styl od zera do farmera, nie? Nie chcemy tego też aż tak bardzo, zmieniać. I tak wystarczająco zmieniliśmy teraz na samym początku. A co będzie później, no to wszystko się jeszcze okaże, bo gdzieś na tam razie, te pomysły, panowie. Pomysły przychodzą cały czas do głowy. Jedziesz, Adaś? Tak. Dobra, ale pociąg dzisiaj będzie obładowany, nie? No jeszcze nie wiem, czy się opłaca w ogóle pociąg w ręce. Nie wiem, czy my... Nie no, ty. To na ile mówiłeś? To na 800? Zobaczcie, sałaty nie jest termin. To liczmy 2 tony, a soja jest po 3700. No kurde, ej, to i tak będzie piątka, jo. 5000 da nam za to niecałe 2 tony soi. Ej, jak będzie tam lukniecie, jaka cena panowie jest tego? Panowie, myślicie, że da się oszukać grę w stylu, że nie trzeba by było pociągu wynajmować? Wydaje mi się, że on ma inny trigger, niż byś pojechał ty na koniec mapy i... No bo nie wyskoczy ci. Prawowicie paletę jak rzuciłem, to się sprzedała. A czy jeżeli podjadę tam przyczepą, to się wysypie? Wątpię, że tam jest trigger do wysypywania. A sprawdzimy, bo mnie to mega teraz zaciekawi. Adaś jedzie na wycieczkę, mordo, tylko uważaj na Chińka, żeby cię nie rozjechał, nie? Chińek właśnie jedzie, więc tak dziś jak będę czyli za nim masz, jechał. Patrząc kurwa na rozkład jazdy, masz 1,5 minuty, nie? Ty już wiesz, jaki mają rozkład jazdy nawet, tak? Na chłopie.
Prawdopodobnie tym pociągiem następnym będzie Tana zjechał, nie? Ewentualnie usłyszę, czego stoisz na torach, i tyle, tak. Daj Boże, żeby kibole żadni nie jechali akurat na mecz do Poznania. Jak Tanas będzie jechał? Tak. No teraz mordeczki, tak jak ten odcinek wychodzi, on wychodzi w sobotę. Także my już jesteśmy, no jakby po pierwszym dniu targu, także jestem mega ciekawy. No kurde, jestem naprawdę mega zajarany tym, że jedziemy na te targi na 3 dni i jestem ciekawy, jak to wszystko wyjdzie, ale mówię, no w sobotkę, jak wy sobie odzerkę oglądacie, to my prawdopodobnie w tym momencie już kurwa z napuchniętymi prawymi rękoma od zbijania piątek stoimy i robimy sobie z wami, z naszymi kochanymi widzami foteczki, także mega się nie mogę doczekać, jutro wyjeżdżamy. Dzisiaj jeszcze taki przedostatni dzionek nagrywania, jutro też jeszcze jakieś tam odbiedaczka dla was nagramy, ale dzisiaj chcemy jakby skończyć sobie już od zera do farmera do niedzieli, żeby do niedzieli mieć ponagrywane i prawdopodobnie się to uda, bo mój jest na sobotę, także zostaje nam jeszcze jeden odcinek do Adasia do nagrania na niedzielkę i mamy, można powiedzieć, że ten nasz wyjazd z głowy i będziemy dla was odcinki mieli, bo na pewno no, większość z was jednak na Polagrę nie jedzie, ale i tak no, spodziewamy się tego, że sporo tych naszych kochanych widzów będzie. Ale żeby też tutaj jakby nie dyskryminować tych osób, co zostają w domu, to żebyście mieli co oglądać na ten weekend, no to my już tutaj o to bardzo mocno zadbamy oczywiście. Dobra, co to dało? Adam chyba coś znalazł kurwa po drodze, tak, jeszcze i wrzucił. Tak, znalazłem paletę z życielcem. Niestety jest tam ściana, więc no nic z tym nie zrobię. Jaka ściana? No, po prostu Giantsi zrobili ścianę, którą nie można przejechać dalej. Serio? Rzucić możesz, to jest obojętnie jakby trigger, tylko z kolizją. Tak, rzucić możesz, bo to przeleci i jakby ten trigger złapie, no ale my w ten trigger wjechać nie możemy tym ciągniczkiem. Aha, czyli jednak, no nie no, to by było ogólnie głupie, gdyby to tak zrobili, nie? No. Bo wtedy jakby każdy no, wiadomo, się stwanił, ale... każdy by się stwanił. Ja bym postawił wtedy, nie? No, każdy by się stwanił i w ogóle pociągu byśmy nie zamawiali przecież. No ja tak, ty wtedy zrobił coś takiego, ty, żebym postawił ładny no, skup i byśmy tak, chodzili no, bezpośrednio. Droga dojazdowa jest, więc fajnie by to było. No bo mega to denerwuje, że trzeba cały czas na tym pociągu sprzedawać, jeżeli chcemy mieć tą najwyższą cenę. Najgorsze jest to, że nie mamy tej mapy z modu i znowu nie możemy tego zmodyfikować chyba. No raczej nie. Kurde, nie dojadł do końca chyba. Ja pierdzielę, ale to dało, nie? Ładnie ten jęczmień tu sypnął. No widać naprawdę kolosalną różnicę pomiędzy tym polem a tamtym. O. 99 i 100. Że nawet serio? Nie, no nie dojechaliśmy do końca. Trzeba było sobie podjechać do ciągniki. Andrzej, jedź! Lecim po ciągnik. ty zarabiasz na test spracowane, widzę. No, pewnie tak będzie ponad przyczepa. No na pewno, to ci pomogę powrzucać to mordo. W ogóle zauważyłem, że trzeba rozładować na pewno na lewą stronę, bo wtedy dużo już wpada do środka od razu, nie? A my gdzie wrzucamy? My wrzucamy do owiec, myślisz, czy nie? Tak, żeby no teraz tak było nie problem, bo jak potrzebujemy teraz nagrać jeszcze odcinek jeden czy coś, a trzeba będzie przewijać, to żeby się nie trzeba było sobie roboty niepotrzebnej robić. No jo, to prawda. Może kółeczka się odkręca chyba w tej przyczepce. Czemu? Ona nie wygląda aż tak źle z tym fendem, nie gadaj. Jakbym miał jeszcze może jedną, to... Ile jest takich gospodarstw, gdzie takie ciągniki jeżdżą z takimi moimi przyczepami? No. Ale też wiesz, ile tam 60 ci pojedzie mordo, powiedzmy 25-30 na godzinę, nie? A w takim fędzie tam ze 40 i lecisz. No i co? I koła się w drugą stronę nakręcą w autosance. No właśnie o to chodzi, nie? Że jednak tam te prędkości są w tych przyczepach już. Kurde, mam już tu... O, jest. Już nawet pamiętam, gdzie mam przyciski sobie poustawione na joysticku. Cholera jasna, wczoraj... Tutaj była maksymalna wysokość trawy? Tak. Nie wiem. Tak, bo była taka sama jak ostatnio, więc największa. A co, mniej dało? Nie, no nie wiem, bo nie pamiętam wtedy przy jakim momencie odchodziłem na swoim odcinku, ale... A ile masz teraz tych? 80. 80 belek? No. No to podobnie, to samo. Podobnie, tak. Dobra, zjedziemy sobie, wiecie co tam, na gospę nie będę teraz zjeżdżał, bo trochę mi szkoda czasu, a też nie chcę gospę aż tak zawalać maszynami, więc zostawimy sobie kombajn tutaj na miedzy, na skrajniaczku i tak będziemy musieli pod niego jeszcze raz podjechać, żeby to zboże wysypać. Bo jeszcze 2,5 tony zostało na kombajnie w naszym zbiorniku. Także otworzymy sobie rurę i tutaj go zgasimy przy miedzy. Czy ty będziesz chciał prasować słomę? Dzisiaj nie. Nie, zostawię wam tą słomę. Mówiłem na początku o tym, żebym chciał, ale nie wiedziałem, że aż tak mi długo zejdzie z koszeniem. To którą masz miejsce? 30 minut już. Boże.
No no już, to tak czy siak jeszcze coś będę musiał porobić. No, zanim ja wysypię jedną przyczepę, zanim podjadę do kombajnu, wysypię drugą przyczepę i zanim pomogę ci rozładować siano, no to już będzie uniesł odcinka. Dlatego nie chcę zaczynać tutaj roboty, którą wy na swoim odcinkach najbardziej też możecie przecież zrobić, także... Adaś, jak ty wrócisz, to możesz sobie nawieźć łąkę. Będzie już z głowy przy przewijaniu. Ale my na moim odcinku nie będziemy przewijamy? A, no to gitara. Nie, no bo... Pszenicę mamy, owiec mamy, wszystko mamy. A no dalej chyba musimy żniwa, no bo chyba nic innego nie znajdziemy, chociaż można coś tam jeszcze pokombinować, więc 100% nie potwierdzam. Ej, a co myśli się o tym, żeby pojechać na usługę? Gdzieś? Właśnie, nie, jak czy będzie czas, jak będzie czas, to jo. Jak to jest z misjami tutaj teraz? Zbiór plonów za 5000 jest na polu numer 65. Nie chcę myśleć, bo podejrzewam, że te ceny... To trzeba 1200, jakiś taki tani znaleźć. Pole 49. 21 pole. Jest 49, tak? To jest 49? A 21 jest to, no dobra. Co? 9. 21, Boże, tam duże misję robiłem wcześniej już kiedyś. Więc no tak, duże pole 40. Byłem mega ciekawy właśnie, jak to z tymi misjami teraz tutaj jest, czy... Czy one też cenowo, przez to, że są jakby pola tanie, to czy one też cenowo stoją gorzej niż w poprzednim, na poprzedniej mapie na Odzera, czy nie wiem? Będziemy kraść zboże jak w poprzednim Odzera? Z pól? O kurde. Ej, właśnie, my kradliśmy, nie? Kradliśmy przez zboże tak akcje. Jak to brzmi, ej, właśnie, kradliśmy. No ty, no jakby nie było, no sprzedawaliśmy. Było, było. Wywoziliśmy. To jak pani, jak pan zarabia, że się kradnę? Co pan kradnie? Co popadnie, co w rączki wpadnie? A zboża od no ale ej, no nie ma co ukrywać, bo przecież żeśmy z misji wywozili i to naprawdę przy większej misji to wcale nie były małe ilości tego zboża. No, więcej zarabialiśmy ze zboża niż jakbyśmy mieli misję tak, zaakceptować. Dokładnie. Tak, dokładnie. Boże ty mój. Ale zrobiłem teraz jak widzowie kazali, czyli na wstecznym sprzedam zboże. Ej, a jakby przyjął misję... 7000. Pomyliłem się. Ładne pieniądze. Ej, jakby przyjął misję i całe zboże wsypał na swoją przyczepę i nie oddawał misji, tylko ją anulował? No tak, no to tak, tak robiliśmy. Robiliśmy, tylko że my zawoziliśmy bezpośrednio na skup, żeby nam nie zabrało silosu, to sprzedawaliśmy od razu. Nie, my robiliśmy misję i resztkę, co zostawała, tylko sprzedawaliśmy na ten, na skup. Nie, nie, tak jak wtedy my ukradliśmy, to wtedy zrobiliśmy tak, że my żeśmy nie wszystko pojechali na ten skup, gdzie ta misja chciała, tylko na inny i żeśmy to sprzedali bezpośrednio. A, jo, może tak było. Kurde, już teraz nawet tą akcję zapomniałem. Możeśmy jednak to... Ale to było dopiero hachmyństwo mordeczki, nie? Dobrze policji tu nie na tej serii, może... Kurwa, tak co za złodziejstwo to było. Teraz że nawet biedaka na poza no, myślę, nie że mamy tu mamy tyle misji pieniędzy, że to złodziejstwo nam już tak niezbytnio pasuje. Ale... Jakby była jakaś soja, ej, ogromne pole... Teraz tak się zastanawiam, kiedy my takie pieniądze mieliśmy na tym pierwszym od zera? W jakim to odcinku? Nie pytaj nawet. Ale no w tym, na takiej fazie jakby bo... odcinków chyba już mieliśmy taką kasę. Myślisz? Jo. W 40 odcinku, no może coś już było, mieliśmy w 40 odcinek, trochę, tak, więc mogliśmy też tak zarabiać, nie? Tak. No ja tutaj... też wierzę, że my mniej będziemy zarabiać mając nowsze maszyny niż teraz. No tutaj patrząc na to, że i tak naprawdę bardzo ładnie żeśmy sobie poradzili z tym początkiem, nie? Wiadomo, że to jest poziom łatwy, więc tutaj... Nie, zostaw. Wiadomo, dobra, że to jest poziom łatwy, więc tutaj nie ma aż tak trudno, ale no tak czy siak my musieliśmy troszeczkę się wysilić, żeby te pieniądze tutaj wpadły do nas, nie? Dobra, Adaś ma wywiezione, ja mam też zwiezione. Boluś, czy ja mam podjechać? Podjadę, co? Po tamtą przyczepę. Czy możesz ją... podjechać już po przyczepę. Dobra. Już jeżdżę tym fendem, to się dzisiaj nim najeżdżę, to pojedziemy jeszcze właśnie, przywieziemy sobie przyczepkę z sianem, którą też będziemy mogli sobie elegancko rozładować na naszej gospie i załadować do naszych owieczek trochę i trochę pewnie na silos. Bo dopóki mówię, nie, dopóki nie naprawimy tego triggera, no to przerąbanie się wrzuca te kostki do owiec. Boże, jak fajnie, że tu auta nie jeżdżą i nie trzeba się rozglądać, czy coś jedzie, nie? To ja jest, tak coś, to jest coś wspaniałego. No i mamy naprawioną oczywiście przyczepkę, także tutaj pozdrowionka dla Dżangusa, szacuneczek dla niego, bo już ona nie tańcuje nam od lewej ale do prawej. Ale to nie Jankus przerabiał. A przepraszam, wtedy to nie, to nie pozdrawiamy Jankusa. Pozdrawiamy Jankusa bo ogólnie tak, że... To ktoś tam było na grupce mu wysłał. Na jakiejś grupce tam i tak. A, no to dziękujemy tego, grupce. Dziękujemy grupce w takim Jus razie. A w ogóle widzowie Bolek napisali pod odbiedaka, dlaczego nie mogłem wysypać tego. Tak, wiem. No. A wiesz czemu ja ci nie powiedziałem o kablach, bo u mnie były podczepione. A. Bo ja był taki moment, że ja podbiegłem do twojej przyczepy i patrzyłem na to, ale no mówię, kurde, podczepione są, więc mówię... Zawsze gracie mordy na manualnym podczepianiu i piszę wam, że coś tam jest nieprzyjmowane, to pamiętajcie, że trzeba podpiąć wtedy kable, nie? Bo ja o tym zapomniałem. Ja podbiegłem, ale wiesz, u mnie były podczepione, mówię, dobra, no to kable są, więc mówię, to nie jest to.
Dobra, jadę dookoła gospy, bo ja będę musiał... A u ciebie nie były podczepione, nie? Nie, no nie wiem, nie patrzyłem na odcinku nawet chyba. Nie mam one pojęcia. Mogą być podczepione, ale niekiedy się bugują, że trzeba je odczepić i podczepić jeszcze raz. Jak też się zdarza. Jadę tędy, bo będziemy musieli je zrzucić na lewą stronę, prawdopodobnie. Żeby nam wciągnęło je przez dmuchawę. Nie, znaczy teraz właśnie, żeby nam nie wciągło przez dmuchawę. Znaczy, część wciągnie, a część pójdzie do owieczek przecież. No to zrób tak, żeby... Większa część nie wciągnięta została, dziękuję. Ale to jest Boży ciągnik, Jezus. No, nie pojęte, nie? Jak on tu przyjechał, to wodospad, nie? Wszystko pójdzie. No co ty? Jak najniżej, mordo, nie? Aha, bo ogólnie nie wiem, czy nie... Teraz wciąga do owiec. No jo. Teraz wciąga do owiec, bo... A, za nic, za wysoko znowu. No, bo trzeba za przy szybko mi, za szybko. Trzeba przy samej ziemi normalnie, nie? Bo inaczej dupa. To już jest full, poczekaj. A nie. Albo my za blisko rzucamy ogólnie. Ja rzucam pod samą ścianę. Ile już u nich jest? Okej. Okay. Zbugowało coś? Ale pięknie światełko, mordo, pstryknąłeś, nie? No, też właśnie tak mówię, coś mi... Gdzie to było? A tu jest. Run. Ile u nich jest już? Pokarm, 3100. No, bez szału. A ile wchodzi do nich? 4,5 chyba i... 4,5, ale lepiej tu wrzucić. No to dawaj je do fulla. Tak, to wszystko tu. Czekaj, zobaczmy jeszcze raz. Obca, 3300. Ile te belki mają pojemności? Nie. Ja pier, czemu one mają taką małą pojemność? One są po 300? No taka jest, niestety, mordo, no to ta belka nie jest duża. Mordo. Wiesz, tamte są 500, te długie. To są w ogóle? No nie pokazuje. Pokazuje ci ile? Ej, kurwa macie, jak ona może mieć 35 litrów tylko ta belka? Nie, ona na pewno nie ma 35 litrów. Musiało ci ją trafnąć. Coś się zbugowało ogółem. Widzieliście gable gdzieś? Nie wiem, nie ja widziałem szukałem. Gdzieś je opar, dobra, tu koło domu. A czemu? Za... Czemu nie, mi pisze 35 litrów przy tych belkach? Nie wiem, nie kumam tego, o co tu chodzi. Może one mają 35 litrów? Nie. Ogólnie najgorsze jest to, że mi w ogóle znowu nie pokazują. Mi tylko pokazują, że mają 15 kilo wagi i tyle. A to ciężko. Co, mam wrzucić wszystkie tutaj, czy nie? Tak. Dobra, podgarnę wtedy jak najbliżej pod ścianę, że jak będziemy przewijać to... A czemu ty poszedłeś? Co? No ty poszedłeś sobie? Nie, przecież tu jesteś, ja myślałem, że sobie poszedłeś i już mi nie chcesz pomagać. Tylko mi wiaderko, a to wiaderko nie można podnieść? Jakie wiaderka? Mi tutaj wiaderko stoi i trochę buguje. Ja mam tu wiaderko. Aha, no to nie, to znaczy, że one muszą tak stać, myślałem, że to jest nasze wiaderko. Przepraszam pana, dziękuję serdecznie, pozdrawić. Chyba ale tam dużo kostek zostało jeszcze na tym? Półtora rządka. Dobra, to wiesz co, Adaś, wrzuć te tutaj normalnie na silos, a tamte z pola przecież jeszcze można wrzucić na... Dobra, póki nie łapie mi silos, to można. Bo on tak, tak dosyć wrzuć. Fajnie wysoko łapie, także gitara. A teraz, beka, bo teraz normalnie wrzucam i mi nie łapie ten trigger, nie? A na początku dużo tego dobra. Było. Dobra, no, mamy jeszcze chwilę no, czasu, to podjedziemy sobie i zbierzemy tą resztę belek, która została na polu. No właśnie, i w końcu mają te belki, bo może na polu mi chociaż powiedzą. 300 litrów, no. 300 litrów? To nie wiem, czemu mi pokazywało 35, nie wiem o co chodzi. Co, bo tam jest tak zbugowane, tam jest tyle rzeczy, które czytać jakby twój ludek, czyli obora, nie wiem, tam te sałaty, nie sałaty i po prostu coś się chyba gubi. Myślisz? Tak się zdaje. Tak, no bo jak ja tam byłem, to mi pokazywał wszystko, byle nie belkę. A jak tu przyszedłem, gdzie nie ma nic i pokazuje mi tylko informację o polu i teraz bela, że należy do mnie, waży 15 kilo i ma 300 litrów siana. Tak to prawdopodobnie działa. Kurde, trzeba dosyć blisko jechać tym, nie? Byś nie jeździł 1000 razy, to masz już poprzez... No ale i tak, to nie chwyci mi Adaś, bo ja muszę... Muszę całkiem bliziutko jechać nich. Ej, no a czemu nie zabrałeś tam tych? No bo... Przecież jechałeś obok z jednej strony. No ale... No nie, bo to całkiem bliziutko łapie. Skubane, co? No nie. Tam zostało co z przodu, jo? Dużo? A, 4.
tutaj pieci naraz rzucę i tutaj masz też jakby gitara dwie. I będziemy mieli robotę ogarniętą i 40 minut odcinka, także zajebiście to dzisiaj wyszło. Najważniejsze, że mamy skoszone. Nawet nie patrzałem sobie jeszcze, ile mamy dokładnie tego tego jęczmienia. Zerkniemy sobie. 11 ton mordeczki dało dokładnie jęczmienia, także ładnie. Myślę, że możemy być zadowoleni. No dobrze, to w tym odcinku to było na tyle. Ja was bardzo serdecznie zapraszam do tamtego pana, co tam tak niemiłosiernie biegał od lewej do prawej na odcineczek. Kolejny oczywiście. Zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli wam się spodobało i do zobaczyska na kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, na razie, cześć! Cześć! Na razie!